4 października 2020 roku, oddział 440, za chwilę 41 będzie. Proszę zobaczyć, co to się porobiło w lesie. Już nie ma leżących tablic. Teraz są tablice przybite do pięknego malowanego kołka i tylko data lekko się pomerdała, bo to jest czerwiec, jak widzimy, ale elegancko podpisane, kto to powiesił na leśnictwo Kraśnik, Janowska 139, zakaz wstępu. No lepiej nie trzeba wkrętów, nakręcane mnóstwo. No, zobaczcie Państwo, jaki to postęp w lasach się dzieje. Jednak filmowanie jest sztuką, ale sztuką potrzebną. Tutaj leżała filmowana przeze mnie osika. No i nie ma tejże osiki wreszcie po wielu miesiącach leżakowania w tym miejscu. Została zabrana, usunięta. Tutaj widzimy drewno, które leśniczy wziął i nie odebrał. Pomimo tego, że drewno leży tutaj od wielu miesięcy, bo zdążyło zrobić się czarne, co widzimy zresztą. Nie ma na nim żadnej cechówki, nie ma żadnego numeru. Podobnie jak na tej osice. Leśniczy gdzieś się zagapił. No ale zobaczmy, co się dzieje dalej. No tutaj znowu stos taki brzozowy, też już nieświeży, bo leżący od wielu tygodni, widać po przecince drzewa. No i stos sosnowy, tu akurat jest w różny okres owych poczynań związanych z cięciem, ale też nie taki bardzo świeży. Tutaj jak widzimy drewno kolorowe, co to leśniczy ma we zwyczaju. Proszę zobaczyć, bardzo świeże drewno, tak jak na przykład to tutaj, o, bardzo proszę, tak. I bardzo stare, tak jak to tutaj. Wszystko razem w jednym stosie. Czego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że drewno po ścince, pozyskaniu tartacznego surowca, papierówka leży w lesie niejednokrotnie wiele miesięcy, a bywa, że i rok. Tutaj mamy graba, akurat odebranego, i sosnę też, jak widzimy, niezbyt świeżą i też tutaj nie odebraną. Dlaczego tak się dzieje? Przecież ta sosna mogła być na przykład tak jak ta, klasą S2B, bo jest ładna, jest zdrowa. Nie będzie klasą S2B, ponieważ wyleżała się w lesie dość długo i widzimy tutaj nad nią kawałki cięte wiele miesięcy później. No niestety, jak mówię, tutaj jest pewnie S2B, też oczywiście nie odebrane jeszcze. Proszę zobaczyć, jak dawno jest to cięte. Ale leśniczemu, że tak powiem, nie przeszkadza, jemu w ogóle to generalnie nic nie przeszkadza, za wyjątkiem tego, żeby cokolwiek robić. Bardzo proszę, kolorowe drewno z bardzo różnych dni, miesięcy pozyskania. Gdzie jest nad tym wszystkim nadleśniczy, czy też inżynier nadzoru, który to powinien z racji swojej funkcji tutaj do tej, to kamienna droga jest, najstarsza utwardzona droga w leśnictwie Rudki, budowana na przełomie nazwijmy to, budowana w 1980 roku, oddana do użytku. Pamiętam dobrze, bo mieszkałem tutaj obok tej drogi za czasów, kiedy leśniczym był tutaj Marek Mozgawa, mój nieżyjący, nieodżałowany kolega. To już minęło lat 40, odkąd jest ta droga. Przeszła różne remonty, nieremonty od tamtej pory. W każdym razie widzimy, co widzimy. Droga budowana w owym czasie podobnież przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako droga strategiczna. W owym czasie na dworcu była część przeprawy na San. Były pontony, stały, no gdzie Rzym, a gdzie Krym, no ale było jak było. Nie ma pontonów, San został. Tutaj natomiast widzimy drewno. Oczywiście, jak widać po tym drewnie, pozyskane jest dawno temu, bardzo proszę. Wszystko ono pozyskane jest wiele dni temu.
Nie jest to drewno spisane, zmierzone. No, każdy, wiadomo, że bruk jest drogą, widzimy po szlabanie zresztą, ogólnie dostępną. Czyli jakby ktokolwiek chciał takie wyżynki na coś, to sobie można przyjechać zabrać. Tak to działa bądź nie działa leśniczy w leśnictwie Rudki. To wszystko, co jest śmiechu warte, ponieważ drewno należy odebrać kilka dni po kilka dni, no jak najszybciej po jego pozyskaniu. I tak nie jest. Pozyskanie na tej powierzchni trwa od wielu miesięcy. Leśniczy tutaj rozpoczął etap cięć w miesiącu styczniu. No tutaj właśnie wyciął taką piękną buczynę. Ja nie tam wchodził, ale zrobię to za pomocą maszyny. To buczyna, gniazdo, które dzięki mojej interwencji zostało. A tutaj wcześniej, tu gdzie teraz będzie patrzyła kamera, było drugie takie gniazdo, którego nie ma, bo za późno zainterweniowałem. Już na drugi dzień po moim filmie rzucili się tutaj pracownicy leśnictwa i oszczędzili owo gniazdo. Oczywiście winą obarczyli ludzi, którzy tutaj uprzątali, no, że to oni wycięli bezwolni, bezwiedni. No ale najwygodniej to zawsze na kogoś winę zgonić. Tutaj ciekawością nie będzie to, że leśniczy tnie. Już mamy październik, czyli miesięcy 9 trwa tutaj pozyskanie. Ciekawością kolejną nie będzie to, że w ciągu roku zarasta powierzchnia chwastem. Ten chwast się, jak w przypadku tego na przykład tutaj widocznego na filmie ostu, pięknie rozsieje, rozkrzewi, rozrośnie. Na drugi rok będzie tutaj sadzonka i będzie aż przyjemnie zulą później kosić. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tego typu powierzchni, które podlegają odnowieniu, nie wycinamy w porze jesiennej po to, żeby uniemożliwić wzrost tym chwastom, po to, żeby na wiosnę można tutaj było wejść. A tak chwasty mają jeden rok do przodu w stosunku do sadzonki. Na obie postawione, ale jak wszystko w tym leśnictwie jest na obie postawione, tak i to. No widzimy te wierzchołki leżące, jakieś takie pozostawione, no w końcu trwa tutaj pozyskanie, oczywiście, jak mówię, pozyskanie trwa 9 miesięcy. 9 miesięcy leśniczy pracuje tutaj nad tymi, na tej powierzchni. Takich powierzchni jak ta leśniczy ma rozpoczętych w ciągu roku kilka, 10, może więcej jak 10 sztuk. I wszystko to się tak właśnie dzieje. To na zasadzie mętnej wody. Tutaj ludzie posprzątali wcześniej te gałęzie, które zostały pozyskane, bo po tym jak tu leśniczy nakazał wyciąć włóka, bo nie inaczej było. I proszę wziąć to pod uwagę, co mówię, że kieprzenie leśniczego o tym, że chłop się pomylił. Po tym jak leśniczy nakazał wyciąć włóka, ponieważ skąd to wiem, nie od ludzi, bo ci ludzie są tak przestraszeni, że są, nie chcą robić sobie na złość. Nakazał dlaczego? Dlatego, że wszystkie inne drzewa, które należało pozostawić, były wyznaczone farbą. Bez farby były tylko cienkie grabki, owe właśnie buki, to co należało się wyciąć dla rolnika, czy tam użytkownika lasu, takiego właśnie postronnego. I tak było z grabami, tak było i z bukami, nie były niczym poznaczone. To co widzimy dalej to gniazda, od co widzimy tutaj to gniazdo dębowe. No, porośnięte brzozą jest, nie? Ale to tak tylko od oka, żeby to tak kulindiańska ścieżka. Od brzegu jest brzoza, dalej to jest pewnie piękny dom. No cóż, taki to las. Tutaj kilka kroków dalej, już nie będę tam teraz szedł. Jest dąb, na którym leśniczy w Trzebieży napisał B klasę, proszę Państwa. Tak, w Trzebieży się wycina klasę B. A dąb jedyny, wokół niego nie ma nic. Ja tam się już może wybiorę, ale długo musiałbym mówić po drodze i nudzić po drodze, co to się tutaj w tym lesie nie dzieje. No w każdym razie dzieje się niedobrze. Ja to skończę temat tej
powierzchni. Jodły jeszcze. No te jodły są wsadzone w takiej otwarciu w miarę jeszcze, bo gdzieś około metra, może nawet ponad metra, to wsadził jeszcze, żeśmy czekowali, przyleją prawy las, ktoś tam pędzi jakimś motorem.